Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Wrocławska załoga Lotto Team walczy o punkty w kolejnej rundzie Pucharu Świata w rajdach cross country. Martin Kaczmarski i pilot Bartłomiej Boba po dniu przymusowej przerwy wrócili do rywalizacji na trasie Sea Line Cross Country Rally w Katarze. Ostatnie dni to prawdziwa huśtawka nastrojów w polskim zespole. Najpierw była świetna postawa na drugim etapie, który wrocławska załoga zakończyła na drugim miejscu. Późnym wieczorem Martin Kaczmarski trafił jednak do centrum medycznego z silnym zatruciem pokarmowym. Wrocławski kierowca kilka godzin spędził pod kroplówką. W efekcie kierowca załogi Lotto musiał wycofać się z trzeciego etapu. By nie zakończyć w ten sposób definitywnie udziału w całym rajdzie, Kaczmarski z Bobą zameldowali się na starcie trzeciego etapu i przejechali jego linię. W myśl obowiązującego regulaminu pozwoliło to wrocławskiej załodze na kontynuowanie startów w imprezie. Kara 100 godzin sprawiła jednak, że Polacy stracili świetne trzecie miejsce zajmowane po dwóch etapach w klasyfikacji generalnej. W piątek nasza załoga powróciła do rywalizacji. Zważywszy na problemy zarówno przed czwartym etapem, jak i już na jego samej trasie, zajęte dziś przez Kaczmarskiego i Bobę 10. miejsce należy przyjąć z zadowoleniem. W klasyfikacji generalnej rajdu załoga Lotto Team plasuje się na 15. pozycji. Bardzo dobrze w Katarze radzi sobie natomiast Krzysztof Hołowczyc. Polak był dziś drugi i tę samą lokatę zajmuje w generalce. Liderem pozostaje Francuz Jean-Louis Schlesser. Podsumowanie rajdu Sea Line Cross Country w poniedziałkowym wydaniu Wiadomości Sport Game. Mistrz Polski w lacrosse zaprezentuje się wrocławskiej publiczności w niedzielę na stadionie Oławka przy Niskich Łąkach. W rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Lacrosse kosynierzy Wrocław podejmą Kraków Kings. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska jest na dobrej drodze do obrony wywalczonego rok temu tytułu. Kosynierzy w tegorocznych rozgrywkach kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i są jedyną niepokonaną ekipą w lidze. Jeśli uda utrzymać się tę serię do końca, będzie to wydarzenie bez precedensu w polskiej lidze lacrosse. Pierwszy mecz półfinałowy nie pozostawił złudzeń co do tego, kto jest faworytem konfrontacji. Wrocławianie zwyciężyli zdecydowanie w Krakowie 23-1. Kluczem do sukcesu okazała się gra zespołowa. Kosynierzy w całym spotkaniu zanotowali aż 15 asyst. W niedzielnym rewanżu zmierzający po kolejny tytuł wrocławianie powinni dopełnić formalności, choć zagrają bez swojego czołowego zawodnika, zdobywcy trzech bramek w ostatnim meczu, Ryszarda Matkowskiego. Napastnik kosynierów doznał ostatnio złamania kości strzałkowej. Okazała zaliczka z Krakowa sprawia, że w rewanżu w zespole gospodarzy więcej szans gry otrzymają zmiennicy. Półfinałowy mecz polskiej ligi lacrosse kosynierzy Wrocław Kraków Kings rozpocznie się w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 12 na stadionie Oławka przy Niskich Łąkach. Finał rozgrywek odbędzie się w ostatni weekend maja w Oświęcimiu. Pierwszoligowe zmagania zainaugurują w sobotę wrocławscy bejsboliści. Zespół KSB na inaugurację podejmie MKS Jastrzębie-Zdrój. Kibice na Zakrzowie będą świadkami spotkania dwóch głównych faworytów do awansu do Ekstraligi. Mimo ubiegłorocznego spadku z bejsbolowej elity, wrocławskiej drużynie udało się zatrzymać większość zawodników z podstawowego składu. Niemniej ważnym sukcesem jest uregulowanie podstawowych kwestii organizacyjnych. Wreszcie mamy boisko, które spełnia wymogi regulaminu Polskiego Związku Bejsbolu i Softbolu. Jest to obiekt na Zakrzowie, który tymczasowo jest dla nas wynajmowany i tam powstał backstop, tam jest górka miotacza, tam jest baza domowa, czyli już można powiedzieć, że we Wrocławiu coś się ruszyło względem boiska. W nadchodzącym sezonie w zespole KSB pojawi się spora grupa wychowanków wrocławskiego klubu. Młodzież wspierać będzie Czech Radek Misowych. Ten sezon w pierwszej lidze jest takim dobrym momentem, żeby dać czas młodzieży na ogranie, żeby wprowadzić juniorów do drużyny seniorów. Także miejmy nadzieję, że oni nabiorą doświadczenia na przyszłe lata i także nauczą się czegoś od naszego nowego zawodnika z Czech, ponieważ nasz nowy zawodnik z Czech to pierwszy zawodnik z tamtego kraju, który będzie występował w ruskiej drużynie. Jest niezwykle doświadczony, tutaj mieszka i pracuje. Miejmy nadzieję, że będzie dla nas takim prawdziwym boiskowym mentorem. W inauguracyjnym dwumeczu z Jastrzębiem dojdzie nie tylko do konfrontacji dwóch głównych pretendentów do awansu. Spotkanie będzie obfitować także w dodatkowe podteksty.
Tam w drużynie występują zawodnicy z przeszłością w KSB, jest to Kamil Handzelewicz oraz Olaf Chorobik, to są zawodnicy, którzy stanowili o naszej sile w 2006 roku, a z kolei we Wrocławiu gra wychowanek Jastrzębia Jakub Garbacz, jeden z najlepszych zawodników w Polsce. Także bardzo ciekawa, myślę, rywalizacja, a także ta juniorska, ponieważ Jastrzębie to młody zespół. Myślę, że te mecze pokażą wszystkim kibicom, którzy przyjdą na Zakrzów, że warto nam kibicować i pojawiać się na kolejnych spotkaniach. Zawodnicy i działacze KSB zgodnie podkreślają, że celem drużyny w tym sezonie jest powrót do baseballowej ekstraligi. Kadrowo jesteśmy przygotowani na to, żeby powrócić do elity. Jesteśmy bardzo zdeterminowani na to, żeby powrócić do ekstraklasy. Jeżeli chodzi o mecze, jeżeli wszystko wskazuje na to, że będziemy rozgrywać je we Wrocławiu, a Wrocław zawsze traktowaliśmy jako naszą twierdzę i tutaj wygrywaliśmy. Jeżeli chodzi o poziom pierwszej ligi, no to tylko MKS Jastrząb to jest drużyna, z którą myślę będziemy mieli problemy na boisku. Dlatego tak bardzo ciekawie zapowiada się ta inauguracja we Wrocławiu. Otwarcie sezonu baseballowego we Wrocławiu w sobotę na bocznej płycie stadionu Zakrzowskiego Polaru przy ulicy Niepodległości. Pierwsze spotkanie KSB z MKS-em Jastrzębie rozpocznie się o godzinie 11, drugie około 14. Za miesiąc rozpocznie się rekrutacja do wrocławskich szkół wyższych. Na tych, którzy swoją przyszłość chcieliby w jakikolwiek sposób związać ze sportem, czeka Akademia Wychowania Fizycznego. Wrocławska Uczelnia Sportowa od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów. Przede wszystkim wyjątkowa, niepowtarzalna baza. To jest pierwsza sprawa. Niepowtarzalna, myślę, również tutaj jakby dydaktyka, obszar dydaktyczny, gdzie studentów wyposaża się zarówno wiedzę związaną z naukami przyrodniczymi, medyczno-biologicznymi, humanistycznymi, ale oczywiście jest całe spektrum nauk związane z kulturą fizyczną. W związku z tym trzeba powiedzieć, że chyba ta uczelnia, jak żadna inna, przygotowuje w sposób taki pełny, holistyczny studenta i w wymiarze motorycznym, ale również intelektualnym, nie pomijając sfer duchowych. Więc myślę, że to jest jakby ten taki najistotniejszy motyw związany ze studiowaniem na tej uczelni. Wrocławska WF od kilku lat plasuje się na czołowych miejscach w krajowym rankingu uczelni wychowania fizycznego. W ostatnich dwóch latach zajmowała w nim pierwsze miejsce. Kolejnym atutem wrocławskiej WF jest nowy wydział, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. To jest Wydział Nauk o Sporcie, który kształci zarówno trenerów, jak i menadżerów w sporcie. Trzeba tutaj podkreślić, że jest to wydział, który jako jedyny w Polsce ma uprawnienia do nadawania z tytułu magistra. Mamy studia drugiego stopnia magisterskie, w ramach których mamy mnóstwo specjalności, a więc tak naprawdę możliwości wyboru specjalności w przyszłości przez przyszłych magistrów jest bardzo dużo. Mamy specjalność odnowa biologiczna, która zresztą będzie funkcjonowała od przyszłego roku. Specjalność sport paraolimpijski, więc jest to specjalność, która tak naprawdę pozwala integrować tych wszystkich, którzy znajdują się w obszarze sportu niepełnosprawnego, więc chodzi o integrację ze sportem olimpijskim. To jest menadżer organizacji sportowych, to jest w końcu specjalność motorycznej sportowca. Wrocławska WF zaprasza także wyczynowych sportowców. Indywidualny tok studiów pozwala na łączenie nauki z intensywnym treningiem. Praktycznie nie ma tutaj żadnych ograniczeń, więc to dotyczy gier zespołowych, sportów indywidualnych, sportu walki. No i w tym momencie dla tych wszystkich, którzy mają zgrupowania, mają zawody, proponujemy indywidualny tok studiów, który umożliwia w sposób indywidualny, odpowiednio dobrany, ustalony zresztą wcześniej z prowadzącymi, na kontynuowanie studiów, zaliczanie poszczególnych przedmiotów, niekoniecznie w ramach sesji, czy niekoniecznie w ramach, powiedzmy, spotkań zjazdowych. Więcej szczegółów o rekrutacji na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego można znaleźć na stronie internetowej wrocławskiej uczelni www.awf.wroc.pl. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach sport, wychowanie fizyczne, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, kosmetologia. Bogata oferta studiów dziennych i zaocznych, studia doktoranckie, podyplomowe i liczne kursy instruktorskie. AWF to gwarancja najwyższej jakości kształcenia oraz ze względu na specyfikę studiów mnóstwo niezapomnianych przeżyć. AWF we Wrocławiu. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Oh.